Rząd podsumował dotychczasowe wsparcie na rzecz Ukrainy. Podczas konferencji warszawskiej premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że potrzebna jest międzynarodowa współpraca, nie tylko by pomóc Ukrainie, ale też by zbudować nowy, bezpieczny ład w Europie. Konferencja warszawska to robocze spotkanie, którego celem jest przegląd działań podejmowanych na rzecz wsparcia walczącej Ukrainy. Polska jako pierwsza stanęła po stronie Ukrainy. Po stronie wolności. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Polska od początku wojny systematycznie dostarcza Ukrainie uzbrojenie i do tego samego cały czas zachęca pozostałe państwa Zachodu. Mówi się, że czołgami można wygrać wojnę, ale to dyplomacja buduje pokój. Dzisiejsza konferencja skupiała się na dwóch tematach: na pomocy humanitarnej dla uchodźców oraz na utrzymaniu systemu energetycznego na Ukrainie, zaznaczył szef kancelarii premiera minister Marek Kuchciński. Ta kwestia przyczynia się do odporności ukraińskiego państwa i społeczeństwa. Ono jest ważne szczególnie obecnie w obliczu ostrej zimy. Brak prądu i ogrzewania na Ukrainie może skutkować kolejną falą uchodźców. Od początku wojny do naszego kraju wjechało ponad 9,5 miliona Ukraińców. Od pierwszych godzin agresji Rosji na Ukrainę zareagowały także władze lokalne, organizacje pozarządowe oraz obywatele Rzeczpospolitej Polskiej. W największych polskich miastach powstały miejsca, w których ukraińskie kobiety z dziećmi mogły znaleźć schronienie. Do końca stycznia tego roku prawie 2 miliony Ukraińców znalazło schronienie u polskich rodzin. To przede wszystkim kobiety i dzieci stanowią 90% wszystkich uchodźców. Do polskich szkół uczęszcza około 200 tysięcy ukraińskich uczniów. Uchodźcy wojenni mogą także podjąć zatrudnienie. Upraszczamy przepisy, aby pracodawcy mogli zatrudniać obywatelki Ukrainy na uproszczonych zasadach, na tak zwanych powiadomieniach. I ze statystyk, które dzisiaj mamy, aktualnych statystyk, blisko 900 tysięcy osób podjęło w tej formie zatrudnienie. Poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Pozwoliła na to specjalna ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, która nadała im podobne prawa do tych, z których korzystają Polacy. Oprócz możliwości podjęcia pracy i nauki, uchodźcy mogą także korzystać ze świadczeń zdrowotnych i społecznych. Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz, odniósł się do głosów, które pojawiają się także w Polsce, a które propaguje rosyjska propaganda. Często słyszymy, nawet tutaj w Polsce, ktoś mówi, że to nie jest nasza wojna. Naszą odpowiedzią jest, to też nie nasza wojna. Wojna to nie jest wybór Ukrainy i Ukraińców. Chcieliśmy żyć w pokoju, być prawdziwym członkiem Unii Europejskiej, NATO, ale niestety wróg, Rosja, myśli inaczej, w kategoriach neoimperialistycznych. Wraz z wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie zakończył się postzimnowojenny ład, mówił premier Mateusz Morawiecki i dodał, że należy wrócić do politycznego realizmu. Potrzebna jest nowa architektura bezpieczeństwa w wymiarze politycznym, gospodarczym i energetycznym. Dziś musimy myśleć o przebudowie Europy, tak by pokój i bezpieczeństwo stały się trwałymi podstawami rozwoju na wiele dekad. Dotychczas w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainie zginęło około 9 tysięcy cywilów. Wśród ofiar jest prawie 500 tysięcy dzieci. Zniszczona została także infrastruktura cywilna i krytyczna.